Dzień dobry, nazywam się Przemysław Jazic. Wspólnie z bratem Maciejem prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 160 hektarów. Nasze gospodarstwo nakierunkowane jest głównie na produkcję nasion warzyw. Produkujemy w swoim gospodarstwie nasiona takich gatunków jak cebula, marchew, burak ćwikłowy, fasola, koper, pietruszka i inne gatunki. Produkcja prowadzona jest od lat 70. Cały czas rozwija się. Aktualnie naszą dominującą uprawą jest tutaj uprawa cebuli na nasiona, która zajmuje powierzchnię blisko 17 hektarów. Oprócz tego, że w naszym gospodarstwie jest produkowanych około 160 hektarów ogólnie upraw, produkujemy nasiona warzyw na powierzchni 80 hektarów. Produkcja nasion warzyw jest produkcją, która wymaga korzystania z dosyć wysokich nakładów, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, nakładów nawozów materiałowych, nakładów pracy ludzkiej, dosyć intensywnego i bogatego wyposażenia gospodarstwa w sprzęt, i to sprzęt specjalistyczny, no i oczywiście wykwalifikowaną siłę roboczą. Uprawy nasienne wymagają troskliwego podejścia, jeżeli chodzi o procesy technologiczne, procesy uprawy, procesy nawożenia, procesy ochrony roślin. W tym względzie tutaj jako przykład mogę podać plantację cebuli nasiennej, która w sezonie wegetacyjnym jest opryskiwana nawet 25-krotnie na choroby grzybowe, gdzie ten proces oprysków rozpoczynamy już w pierwszej dekadzie maja, a kończymy go z końcem sierpnia. Tutaj dodatkowym wyznacznikiem i dodatkową trudnością, którą mamy w przypadku upraw nasiennych, jest to, że materiał, który uzyskujemy, jest jak gdyby pierwszym krokiem, pierwszym etapem do uzyskania później wysokich i jakościowo dobrych plonów w kolejnym etapie, to czyli producenta takiego, którego warzywo trafia później do konsumenta. Żeby takie efekty osiągnąć, musimy stosować odpowiednią paletę środków ochrony roślin, ale i używać odpowiedniego sprzętu. Do 2014 roku używaliśmy opryskiwacza tradycyjnego, wyposażonego w belkę z rozpylaczami płaskostrumieniowymi, dwustrumieniowymi, bądź też w końcówki wirowe. A podyktowane to jest tym, że zwartość i wysokość łanu tych roślin warzywnych jest na tyle duża, że zastosowanie zwykłych szczelinowych końcówek i niskiego ciśnienia powoduje, że ciecz robocza penetruje nam łan tylko w powierzchniowej jego warstwie i presja chorób w tej części przyziemnej, czyli tej gdzie tutaj warunki i mikroklimat odznacza się wysoką wilgotnością i tutaj nie mamy przewiewu przez powietrze, przy cyrkulacji powietrza, gdzie presja chorób jest dosyć duża. Tutaj stosowanie zwykłych końcówek powodowało, że mieliśmy bardzo tutaj duży problem z opanowaniem chorób i uzyskaniem na tyle wysokiej jakości, żeby to było zadowalające dla nas. Wszystko to sprawiło, że od pewnego czasu znosiliśmy się z zamiarem zakupienia opryskiwacza, który spełniłby nam tutaj jak gdyby wymóg taki, mianowicie, że pomagałby nam spenetrować ten łan i pokrywać rośliny w stopniu takim, że nie będziemy mieli tej presji chorób w takiej mierze, jak to ma miejsce przy tradycyjnym opryskiwaczu. Zanim dokonaliśmy zakupu opryskiwacza, analizowałem rynek opryskiwaczy dosyć skrupulatnie i patrzyłem na rozwiązania, jakie oferują dostawcy i producenci na rynku krajowym. I od samego początku zwróciłem uwagę na opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza. Na rynku jest co najmniej kilku producentów, którzy dostarczają takie opryskiwacze. Jest to m.in. firma Caffini, jest to firma Bagram, Polski Krukowiak i także inni producenci. Niemniej jednak analizowałem ten rynek dosyć skrupulatnie i rzuciła mi się w oczy oferta firmy Hardy. Opryskiwacze Hardy miały coś w sobie, czego nie oferował żaden inny producent, a mianowicie system Twin.
To jest wyposażenie belki w rękaw powietrzny, który ma dwie zasadnicze cechy, które przewyższają inne opryskiwacze. To jest podwójny wentylator o bardzo dużej wydajności powietrza, to raz. A drugie, coś, czego nie ma nikt inny, to jest kierowany strumień powietrza, który umożliwia przeciwdziałanie ujemnemu działaniu wiatru. Sterowanie kątem twin powoduje, że możemy wykonywać zabiegi w warunkach takich, gdzie inny opryskiwacz nie poradziłby sobie tutaj w żaden sposób. Mało tego, odpowiednie dobranie siły wiatru z wentylatorów twin powoduje, że ta ciecz robocza penetruje na młan w takim stopniu, że żaden opryskiwacz tradycyjny nie jest tego w stanie wykonać. Mogę to potwierdzić tutaj jak gdyby własnym doświadczeniem, ponieważ na tym naszym gospodarstwie, które jak tutaj wcześniej wspomniałem, 160-hektarowym, nasz opryskiwacz opryskał od 2015 roku praktycznie 8 tysięcy hektarów. Wypodyktowane to jest ilością zabiegów, które tutaj wykonujemy, czyli tak jak tutaj wspomniałem, nawet w cebuli jest to 25 zabiegów. Mało tego, zabiegi wykonywane są w dwóch kierunkach, w przeciwnych kierunkach jazdy, żeby jeszcze dokładniej pokryć te rośliny i spenetrować łan. Belka opryskiwacza Hardy wyposażona w system Twin ma tą bardzo dużą zaletę, że ma bardzo szerokie spektrum regulacji ciśnienia powietrza, które tutaj jest wytwarzane i można zredukować je praktycznie do zera, bądź też wytworzyć taką siłę, że jakbym tutaj, jeżeli bym chciał tutaj zobrazować, jaka jest siła wentylatorów, to pszenica jest w stanie rozchylić ten łan pszenicy w takim stopniu, że można widzieć podstawę źdźbła, czyli tutaj jeżeli chodzi na przykład o ochronę podstawy źdźbła, tutaj głównym problemem, jeżeli chodzi o ochronę tej rośliny, jest stosowanie i skuteczność środków ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie tutaj jak gdyby dostarczyć tego środka w tą tutaj część roślin, czyli do podstawy tutaj. A w przypadku, jeżeli my zastosujemy twin i ten wiatr dosyć silny, to jesteśmy w stanie wyeliminować tutaj tą chorobę, aby najmniej skutecznie obniżyć jej występowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o twina i jego zalety, to mamy ten kąt, regulację kąta natarcia tego powietrza. Bardzo przydaje nam się tutaj ta funkcja, jeżeli chodzi o wykonywanie zabiegów herbicydowych, zwłaszcza przy krawędziach pól i w przypadku sąsiednich upraw, które mogłyby być narażone na znoszenie. Odpowiednie dobranie tutaj końcówek i siły wiatru, ustawienie kąta eliminuje nam praktycznie zagrożenie sąsiednich upraw, jeżeli chodzi o możliwość przypalenia, uszkodzenia. A tutaj w naszym terenie mamy tutaj, to jest teren Kalisza, gdzie mamy bardzo dużo upraw graniczących z sobą i na przykład zastosowanie jakichś środków, dawniej możliwości stosowania afalonu bądź pochodnych w pobliżu roślin kapustnych powodowało bardzo duże uszkodzenia. W tym przypadku tutaj, jeżeli stosujemy twina, no, mamy ograniczone praktycznie do zera uszkodzenia i możliwość zniszczenia plantacji sąsiednich. Bardzo mądrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o opryskiwacz Hardy, jest system rozwadniania. Oni mają opatentowany rozwadniacz, gdzie jest bardzo duże ciśnienie, bardzo duży wir, który powoduje, że nawet ciężko rozpuszczalne środki czy nawozy są w łatwy sposób rozpuszczalne i unika się w ten sposób jakiegoś dodatkowego rozwadniania w naczyniach, gdzie unika się kontaktu z substancją, z pyleniem i tak dalej, przez to wdychaniem przez w płuca. Poza tym niespotykaną w innych opryskiwaczach jest stabilność belki, a wynika to z systemu prowadzenia tak zwanego safe tracka. To jest system, który prowadzi opryskiwacz w śladach za ciągnikiem. Jest to inne rozwiązanie niż oferują producenci konkurencyjni ze względu na to, że opryskiwacz jak gdyby wyłamuje się w połowie i ten środek ciężkości zupełnie inaczej zachowuje się niż w opryskiwaczu z dyszlem skrętnym bądź ze skrętnymi kołami ze względu na to, że jest bardziej wyważony i jest mniej podatny na wychylenia, na nierównościach. Poza tym większą stabilnością zachowuje się
belka, nie ma tak zwanego takiego bezwładnego tańczenia belki, gdybym to powiedział w sposób kolokwialny. Na zakrętach, na uwrociach ta belka zachowuje się bardzo stabilnie.